Jutro w uroczystość Bożego Ciała na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej mają odbyć się koncerty satanistycznych zespołów rockowych. Środowiska katolickie apelują o odwołanie wydarzenia. Adam Darski, znany jako Nergal, wielokrotnie dopuszczał się obrazy uczuć religijnych katolików. W 2007 roku publicznie zniszczył Pismo Święte. W 2019 roku opublikował z kolei na swoim profilu na Facebooku zdjęcie, na którym depcze wizerunek Matki Bożej. Teraz razem ze swoim zespołem Behemoth wystąpić ma podczas kilkudniowego festiwalu, który odbywać się będzie na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. Jego występ zaplanowano na jutro, czyli dzień, kiedy w kościele obchodzić będziemy uroczystość Bożego Ciała, mówi radna miasta Gdańsk Barbara Imianowska. Nie jest przypadkiem organizowanie koncertu w czasie uroczystości Bożego Ciała, kiedy wyznajemy naszą wiarę na ulicach. Obok Behemota wystąpić mają również inne zespoły, które również promują bluźniercze i antykościelne treści. Świadczy to o jednym, wskazuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński. Urządzanie tego typu koncertu przez tego typu artystę, który no jawnie mówi, że Kościoła, Boga nienawidzi, a katolikami gardzi, to jest jednak nie jakiś przejaw tolerancji i równości w Gdańsku, tylko przejaw tego, że władze Gdańska godzą się na to, żeby prowokować. Potwierdzeniem tego jest również ostatni tak zwany Marsz Równości, który przeszedł ulicami Gdańska. Uczestnicy pochodu środowisk LGBT zdewastowali jeden z najstarszych kościołów w Gdańsku, mówi wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski. Pani prezydent milczy, pani prezydent nie reaguje, bo dla pani prezydent są równi i równiejsi, w tym przypadku nie równi są katolicy, a równiejsi są osoby, które się określają jako osoby LGBT. Nie można pozwolić na uderzenie w uczucia religijne katolików, podkreśla wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł suwerennej Polski Janusz Kowalski. Nie ma absolutnie na to zgody. Jestem przekonany, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu przyjmiemy ustawę w obronie chrześcijan, ustawę suwerennej Polski Zbigniewa Ziobro, po to, żeby takie wydarzenie nie miało miejsca. Reakcji na organizowanie w Boże Ciało bluźnierczego wydarzenia oczekują m.in. przedstawiciele Akcji Katolickiej.